Witam wszystkich serdecznie, z tej strony MacMichael77. Dzisiaj w kolejnym odcinku serii Teoria Gier zajmiemy się sposobem odrodzenia w serii gier Borderlands. Zapraszam. Zaraz pewnie się mnie zapytacie, hej, dlaczego akurat Borderlands? Przecież w większości gier jest możliwość respawnu. Dyskryminacja. Otóż w Borderlands jest to ukazane z nieco innej perspektywy. U większości producentów gier odradzanie to nic innego jak kolejna szansa dla gracza. Jednak 2K Games przywiązało do tego nieco większą uwagę niż inni producenci. Tutaj mamy specjalną, tajemniczą maszynę, a nie pojawiamy się ni z gruchy, ni z piedruchy. Wracając do gry, gracz po śmierci odradza się przy specjalnej antenie, która po angielsku nazywa się New U Station. Swoją drogą, dosyć ciekawa gra słów, co nie? Amerykanie używają litery U jako zamiennik nieco dłuższego wyrazu U. Ameryka to bardzo leniwy naród. Trzy klawisze to stanowczo za dużo. Wracając do tej stacji. Myślę, że ona kopiuje atomy do bazy danych, a potem, w przypadku śmierci, restauruje ciało. Czy tak jest? Nie wiem. Odbudowa samego ciała jest banalnie prosta, jednak napotkamy problem z postaci mózgu. Zaraz dokładnie wam powiem. Załóżmy, że stoimy przy kserokopiarce i kopiujemy obrazek z jakimś tam człowiekiem z lewej strony. Potem podkładamy inny obrazek, tyle że na tym ten człowieczek jest z prawej strony. I potem już w wydrukowanej kopii mamy dwóch ludzi na jedną obrazku. Tak samo jest z impulsami znajdującymi się w naszym systemie nerwowym. Gdy się przemieszczają, a kopywanie atomów trwa o wiele krócej niż kopywanie je w kserokopiarce, to jest możliwość kopywania tego samego atomu podwójnie. Może to powodować masę problemów genetycznych. Sama technika kopiowania ciała może przysporzyć wiele problemów. Oczywiście potrafimy wejrzeć w głąb ciała, ale jego dokładne zeskanowanie jest niemożliwe. Dlaczego? Otóż nie posiadamy kamer oglądającej nasze wnętrzności na tyle czułej, by mogła identyfikować i kopiować pojedyncze atomy. Nie mogę się założyć o cały poczet królów i prezydentów wszystkich państw, że ludzie takiej kamery nie zdołają zrobić. Okej, a więc pomysł z kopiowaniem atomów zdecydowanie odpada. Ale być może uda się skopiowanie atomu ciała, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego. Jak prawie wszystkim wiadomo, DNA składa się z czterech zasad, które się łączą w pary. A, T, G i C. O wiele łatwiej by było skopiować jedną zasadę niż wszystkie atomy całego ciała. Niestety taki proces jest stanowczo za długi, ponieważ w jednej komórce znajduje się 180 cm DNA. W ludzkim ciele znajduje się 220 miliardów komórek. To oznacza, że w człowieku znajdują się 4 miliardy metrów DNA. Gdyby 1 metr DNA tworzył w ciągu jednej sekundy, replikacja całego ciała zajęłaby ponad 126 lat. Żyć nie umierać. Bardzo ciekawa replikacja DNA jest ukazana w filmie Piąty Element, gdzie z kilku komórek odrestaurowano ciało, tkanka po tkance. Tissue processing. Ten seconds to ultraviolet protection. This is the last phase. The cells are bombarded by slightly greasy solar atoms, which forces the body to react to protect itself. That means growing skin. Wonderful. Na całe szczęście jest to fikcja, bo gdyby taka maszyna istniała naprawdę, znalazłby się co najmniej jeden szalony naukowiec, który próbowałby stworzyć armię samego siebie, zawładnąć światem, a potem zjawi się jakiś superbohater, który zniszczy jego niszczy. Blam, 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 blam. Słyszeliśmy to miliony razy. Więc wiemy mniej więcej, na czym ta maszyna polega, ale co dokładnie kopiuje, na razie nie możemy tego ustalić. Być może w przyszłości powrócimy do tego tematu, bo zostało nam jeszcze wiele, wiele rzeczy do omówienia. A dzisiaj kończymy odcinek, ja jestem MacMichael77 i zapraszam was gorąco do polubienia mojego fanpage'u na Facebooku, bo tam często wstawiam różne posty i pytania o mój kanał. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków serii Teoria Gier, jedynej takiej serii na polskim YouTube. Do zobaczenia.